Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, że witam was w takiej chyba minigierce, bo nawet nie wiem na ile nam ta gra starczy, o nazwie Cave Crawler. W Cave Crawlerze będziemy szukać zaginionych osób i ciał za pomocą specjalnego drona do wydobycia, czy do wydobycia, do sprawdzenia jaskiniowego. No i będziemy musieli poznać cały lore, całe tajemnice tej wiecie, tutaj, nie wiem, jaskini? Chyba tak. Dobra, bez zbędnego gadania, zacznijmy nową grę. Okej, po nabyciu praw do wydobycia na tym obszarze w 1992 firma Rockwell Mining Group została zaalarmowana przez lokalne służby parkowe i leśne o zgłoszeniu zaginięcia osoby w pobliżu wejścia na teren firmy. Poniższy materiał filmowy przedstawia wykorzystanie Cave Crawlera, nowego drona badawczego opracowanego przez RMG. Cave Crawler program wersja 1.2. Objective: znajdź zaginioną osobę. Dobra, widzę, że możemy sterować sobie za pomocą WSD. Mamy tu jakiś controls? Okej. QE sobie przybliżamy. Dobrze wiedzieć. No spoko, logo, tylko czy my na przykład możemy delikatnie sobie jakoś do góry? O, możemy, dobra. Strzałkami w ogóle operujemy, to myszkami tu nie będzie potrzebne nawet, słuchajcie. Rozumiem, że stamtąd wróciliśmy, okej. Okay. Sobie przybliżamy, robimy sobie zoomika. No wiecie, to jest lekki horror, tak? Więc, moi drodzy, no być może będę strzał zaraz po gaciach. Ja w ogóle sobie tu podgłoszę delikatnie w słuchawkach, bo w sumie nic nie słyszałem. Nie wiem, czy w ogóle będziecie coś słyszeć. Są opcje? Trochę cicho. Ale nie wiem, czy ta gra jest tak cicho specjalnie? Być może. Zaraz się pewnie zesram. Jest ciekawe, bo WASD sobie sterujemy. Tak samo lewo-prawo sobie sterujemy, ale z strzałkami możemy już robić góra-dół. No kurde. Dobra, szukamy osoby zaginionej. Szukamy osoby zaginionej. Tak? No tak. Tylko pytanie, co my tu znajdziemy? Zobaczcie, że mamy dosyć ciężkie obracanie się, więc... Kurde, no... Boję się, że my się któregoś czasu po prostu obkręcimy i coś tutaj będzie. Wiecie, takie dźwięki, jakie teraz słyszymy w jaskini, no to nie jest nic nowego. Wiadomo, powietrze, echo, spadające kamienie. To wszystko rezonuje pomiędzy tymi akustycznymi ścianami. Chyba coś tam jest. Coś tu widzę. Dobra. Zobaczcie, jakie dziwne. Nie, normalnie by sprzedał ekran. Jest latarka. W którym ja sobie tu mogę coś zrobić? No bo widzę, że coś jest, tak? Czemu ja kontrolsów nie zobaczyłem? Czemu ja kontrolsów nie zobaczyłem? Myszko coś? No chyba nie. Kurde. Czemu ja nie zobaczyłem kontrolsów? Czemu jestem taki głupi? Dobra, wiemy, że... Las na pewno tędy. O, coś tu jest na ścianach? Nein. Bo myślę, że tu był jakiś obrazek na ścianie, ale nie. Ale zobaczcie, jakie... Dobra, jest ciało. Tylko nie wiem, którym to ciało... Object is too far to scan. No tylko jak ja mogę tam przejść? A tu chyba nie będzie żadnego przejścia, nie? Czy może będzie? Zaraz wyłączę chyba i sprawdzę sobie kontrolsy. No tu nie ma. Jestem głupi. Czemu nie sprawdziłem sobie konfiguracji? No zobaczcie, no bo to tak się nie da zrobić, tak?
Dobra, moi drodzy, wrócę do was za chwilę. Wiecie co? Shiro to jest upośledzony. Kliknąłem wszystkie klawisze chyba, jakie mogły być, oprócz R. A to przecież E mam z prawda Zooma i EQ E mam Zooma, więc no to raczej powinno być logiczne. A to R się skanuje, nic więcej. Więc no mówię, Shiro jest upośledzony czasem, trzeba mu wybaczyć, bo... No bo czasem tak ma. Więc klawiszem R sobie skanujemy. Zobaczymy tu latarkę. Czy w ogóle skaning poprzez ten klawisz w ogóle nam coś da? Dobra, no mamy to. Skaning jest, faktycznie. Kurde, no. No trudno. Handheld light source, low battery charge, okej. Czyli słaba bateria w tej latarce już była. Więc trochę czasu już musiało minąć, tak? Ale zobaczcie, że tam ta latarka była taka wielka. Tu wydaje się, że... Ciało jest takie małe. Object is too far to scan. Dobra, zoomowaliśmy, no jest ciało. You found the missing person, okej. Okay. Mamy to ciałko. Odnalezione. Po około 4 godzinach testów robota jaskiniowego udało mu się zlokalizować ciało zaginionego turysty. Jaskinia zawierająca strukturę w jaskini zawierająca strukturę krystaliczną. Po dalszych badaniach RMG odkryło, że kryształy są źródłem energii o dużej gęstości, porównywalnym z produkcją obecnych źródeł energii jądrowej. Okej. Po odkryciu nowego potencjalnego źródła paliwa RMG wymagało głębszych badań w celu zlokalizowania dodatkowych złóż kryształów do dalszych testów. Poniższy materiał został zebrany przez Cavecrawlera 22 godziny później. Po uwięzieniu personelu w dużej jaskini górniczej RMG. Dobra, teraz trzy ciała, tak? W ogóle są chyba te kryształy, zobaczcie. Tam nie możemy wrócić, tak? Object is too far. No dobra, idziemy dalej. W ogóle mamy głębokość prawie 400 metrów, to jest dużo. Nie boję się, gdy ciemno jest. Dobra, ale tych dźwięków się boję trochę. Czyli to jest jaskinia górnicza. Jaskinia wydobywcza. To są te kryształy, okej. To nie było mięsko. To nie było mięsko. Te czerwone kryształy to są właśnie te, które my skanujemy, tak? Które są paliwem. Rockwell Excignation Container? Aha, dobra. Taczka. Chodziło o taczkę. Tu chodziło o taczkę. Taczkę dziwaczkę. Rockwell Mining Tool. Human Blood Detector. Dobra. Jest tutaj... sprzęt wydobywczy i wykryto krew ludzką. Oh no! Anyway. Idziemy niżej. Widzę, że depth się również zmniejsza, to dobrze. Możemy mniej więcej sobie ogarnąć odległość, jaką przemierzamy i w jakiej skali to wszystko jest. Więcej kryształów. Znacznie więcej kryształów. Wydaje mi się, że te kryształy to są jednak złe. Rockwell Mining Tool. To wszystko możemy skanować? Nie. To też nie. SFX-y tutaj są dosyć ciężkie do sprawdzenia. Ten efekt kamery jest fajnie zrobione. W sensie ten efekt kamery jest świetny. Dobra, to cały czas ten Excavation Container. Idziemy dalej. No, ale żadnego trupa nie widać na razie. Kolejny scanning. Jak znów będzie mining tool, to...
Kevin Blocked. Szczyta nieznana. Czy tam coś się zawaliło? Okej, okay, rozumiem. Widzę tam chyba ciało. Przynajmniej widzę krew. Nie wiem, czy to jest ciało, ale coś tam błyszczy. Rockwell Ultra Safe Protection Headgear. Kask. Ultra Protection Kask. To jest chyba jakieś ciało. Dobrze mi się wydaje? Tak, you found the body. No i się zaczyna. I się kurwa zaczyna, świetnie. Czyli coś tu będzie, coś dziwnego, coś co nas będzie próbowało zjeść albo zabić. Znaczy, wiecie, w teorii to my się tu nie musimy bać. Jesteśmy robotem. Tylko robotem. Co miało zginąć w tej jaskini, to już zginęło, tak? Tak by się wydawało przynajmniej. Ujej, to dużo. Jak tu głęboko. Nie wiem, co tam było, nie zauważyłem, powiem wam szczerze. Wiem, że to było motion detected, czyli że znaleziono ruch. Ale czy mi coś to dało? Raczej nie. To przekręcanie się jest bardzo ciężkie. Mega ciężkie. Mam nadzieję, że nie słyszycie tej klawiatury aż tak. Zobaczcie, że tu w ogóle jakieś są drobinki tych kryształów. Partikle. Było ciało, widziałem. Tam było ciało. Ciało do ciała, usta do ust. Ja sam muszę podśpiewać, wiecie co, bo... bo się zaraz zesram. W ogóle wiecie co, ten kanon na samym początku, jak go tylko tworzyłem, a właśnie miał być stricte horrorowy. I wiecie co? Kurwa, cieszę się, że nie jest. Cieszę się mega, że nie jest to kanał stricte horrorowy. I to z tego względu, że ja się do horrorów nie nadaję. Znaczy, ja lubię się bać, uwielbiam się bać. Nienawidzę efektu zaszczucia, gdzie nie mogę sobie poradzić. Dlatego na przykład gry z serii Silent Hill są dla mnie świetne, bo tam, wiadomo, nie mogę być Rambo. Ale mogę się bronić. Dzień dobry Państwu. Byłem pewny, że widziałem ciało, jak spadało. Tym razem nic nie zabrało. Dobra, czyli drugiego ciała już można powiedzieć, że nie ma. Znaczy, w sensie już jest zrobione. Czyli zostało nam jeszcze jedno ciało. Przynajmniej jakieś dziwne dźwięki. Tu też jest zablokowana jaskinia, okej. Okay. Czyli musimy się delikatnie cofnąć, pójść w lewo. No, wracając do tego kanału, no właśnie, tam miał być Spooky Shiro, czyli Straszny Shiro i ja się miałem zajmować tu horrorami. W ogóle chyba będziemy zmieniać sobie nazwę kanału, wiecie? Bo Spooky Shiro jest dosyć ciężkie do znalezienia. Z tego powodu... Bo Shiro jest dosyć takim nickiem popularnym. Bo Shiro oznacza po japońsku biały. Scanning. You found the body. Z tych ciał wyrastają kryształy. Dziwne. Po 2 godzinach poszukiwań badaczowi jaskiń, znaczy... Cavecrawlerowi. Udało się zlokalizować jedynie nienaruszone ciała 3 górników, a także sprzęt osobisty pozostałych 12. Po dalszym badaniu odzyskane ciała dostarczyły ważnych danych medycznych na temat struktur krystalicznych. Zaczynając od małych zarodników, po nawiązaniu kontaktu z formą materiału biologicznego, kryształy zaczynają rosnąć, przekształcając się w materię biologiczną w energię, czy przekształcać materię biologiczną w energię. Po wszczepieniu w ciągu 24 godzin pojawiają się drobne formacje krystaliczne, a pełną dojrzałość kryształów osiągają po 48 godzinach.
Począwszy od godziny 8, detektory sejsmiczne zarejestrowały powolne narastanie wibracji w głębi kopalni RMG. Po dwóch lokalnych zdarzeniach sejsmicznych o godzinie 9 utracono kontakt z zespołem żywieniowym. Aby zlokalizować zaginionych członków zespołu, wysłano Cave Crawlera. No dobra. Widziałem to. Zobaczcie, to jakieś dziwne spory. Cały czas zwiększamy głębokość. Cały czas zwiększamy głębokość. To jest ciekawe. Zobaczcie, co tu się dzieje. Body's ready to be implemented. Aha, czyli to są te ciała. Rozumiem. To są te ciała, które były wyciągnięte. Of hours the body to breathe. Okej. Okay. Czyli materiał pozwala ciałom oddychać. To jest dziwne, no bo ciało nie oddycha, ale w sensie tu chodzi o strukturę, wiecie. O Jezu. Aż się tak zapowietrzyłem. They're still alive? Ciągle żyją? Co? Co tu chodzi? Biohazard. Prawne wymaganie ostrzegawcze o zagrożeniu biologicznym. Okej. Okay. O, powiem wam szczerze, że coś się zaczyna robić ciekawie. Gra ogólnie kosztuje bardzo mało na Steamie, tam chyba 9 zł. Chyba nawet bez żadnej przeceny. Zobaczymy, na ile starczy nam tej gry. Pewnie jeden odcinek będzie z tego. W tej chwili mamy 17 minut. Dobra. Do still nothing. Ale ta głębokość mnie dosyć mocno niepokoi. No właśnie. Ale to było słabe. Nieznany płyn. To nas przestraszy. Został popełniony błąd. Ale nie rozumiem, to my to mówimy? W sensie nasz robot nas o tym informuje, czy co? No to wygląda, jakby robot teraz próbował nam coś powiedzieć na ten temat, to jest dziwne. Przecież ten robot nie myśli, to nie jest ChatGPT. Znaczy, ChatGPT też nie myśli. Kurde, to już było straszne. Jest tam jakiś człowiek, on się zamienił w kryształ. Znalazłeś kryształ, dosłownie. Myślałem, że to jęki, a to nasz robot taki jest. Dobra, 1/5. Obawiam się, że tutaj spędzimy więcej czasu, bo tu już te jaskinie są coraz większe. Weź tu znajdź. Ciekawie skryptowane na pewno. W ogóle ciekawe, czy to jest Unity. No chyba nie. Widzę jakiś cień kolejny. Chyba jest człowiek. You found a crystal. I trzeba też uważać, bo oni mogą wyglądać jak kryształy. Good to know. Okej. Okay. Co dalej? Zobaczymy tego stworka, potworka, który nas tutaj próbuje dzyndnąć? Czy nie? Gorsze jest to, że te cave'sy są coraz większe. Kurwa! Co to miało znaczyć? Thank you.
Agitated Crystal Project? Poruszony obiekt krystaliczny? Dobra, no ja na razie tu podlecę, nie? Ale... biorąc ten tok myślenia... i czas, którym se tu jeździmy, to może to potrwać trochę długo. Widzę kolejny kryształ. Ciekawe, że nasz robot nazywa ich kryształami. You found a crystal. No właśnie, to już nie jest you found a body, tylko you found a crystal. Bo zobaczcie, że tu już nie ma find the bodies, tylko jest find the missing team. I to już nie są ludzie, tak? To już są kryształy. Zastanawiam się, czy one mogą też być na górze. Te kryształy oczywiście, no, to już nie są ludzie przecież. To już nie są ludzie. W ogóle wiecie co, ja mam taką fobię, mega fobię w ogóle. Znaczy, to może nie jest klaustrofobia, ale nienawidzę takich ciasnych pomieszczeń, z których się nie umiem wydostać. I ja na przykład osobiście w takiej jaskini zasobym pierdolca. Naprawdę. To jest zabawne, bo dla osób, które... A tu w ogóle też jest kryształ. Nie zauważyłem go. I wyszliśmy z drugiej strony. You found a crystal. 4 na 5. Jak było, ten mistake was made, okej. Okay. No to gdzieś tu po prawej stronie jeszcze musi być. A ciekawe, czy ja mogę w ogóle padem w to grać. Zaraz podłączymy, czekajcie, bo ja to padem mam. A, dobra. Ja tutaj pada próbuję podłączyć, ale zapomniałem, że odbiornik odłączyłem. No to trudno. Hopsa, hopsa, trudno. Dobra, i my tam sobie poszliśmy w lewo, tak? To teraz idziemy prosto. Ale zobaczcie, co to się kurwa dzieje z nimi. Znaczy wiecie, tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, o ten strach, który występuje, jest troszeczkę mniejszy. Moim zdaniem... jeżeli tak sobie uświadomisz, że no w sumie grasz jakimś robocikiem, a nie grasz człowiekiem, ja tak osobiście mam, troszeczkę mi ten strach wtedy powal. Motion detected. Jest ostatni. No dobra, wiem, że on jest tutaj ostatni. Ale ja bym chciał jeszcze zobaczyć tu. Co tu znajdziemy? Czy ja widzę kolejnego? A tu też jest ciało. I tu jest więcej tych ciał. What the fuck? To już jest szóste ciało w takim razie. To już jest szóste ciało. A tu wiem, że jest kolejne ciało. Tak mi się wydaje. To jest tak jak zmumifikowane trochę to ciałko, nie? Zobaczcie, to tak jakby było w jakimś kokonie? There's no bodies left, only the crystals. Aha. Dobra, że nie zostało więcej ciał, tylko kryształy. Dobra. Czyli co, to jednak to ciało tutaj. Niech będzie. Niech będzie. Hello darkness, my old friend. Tenujemy i zapewne teraz wyślą nas jeszcze głębiej, tak? You found a crystal. Warning. Ostrzeżenie. Prawo federalne przewiduje surowe sankcje cywilne i karne za nieupoważnione reprodukcje, dystrybucję lub wystawienie obrazów filmowych, taśm wideo lub dysków wideo objętych prawem autorskim.
Poniższe zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nieupoważnione używanie może skutkować głównymi grzywnami i lub karą do 65 lat więzienia. Wow. Raport wewnętrzny. Poniższy materiał filmowy został zebrany od Rockwell Mining Group, RMG, po wynikach agentów usunięto i usunięto, czyli to były ich nazwy, dochodzenia w sprawie pochodzenia trzęsienia ziemi. Natychmiast wezwano RMG do przedstawienia dalszej dokumentacji dotyczącej ewidencji terenu kopalni. Wow. Zobacz, to jest wielkie. Raport wewnętrzny. Po sprawdzeniu poniższych zdjęć wierzy się, że to było ogólnie przyczyną katastrofy, że przyczyną katastrofy był poniższy materiał filmowy, o tak. 914 metrów. Jesteśmy prawie na kilometrze. To jest od cholery. Dobra, mi się to z ciała, ale nie. Czyli słuchajcie, no to w takim razie zrobiło jakąś katastrofę, tak? Mary. Zęby 4. Jack. Mary Jack. Kurde, to jakieś imiona? Czemu my tutaj... Stephen. Mary Jack Stephen. Okej. Okay. Zobaczcie, nawet nasz objective w tej chwili już nie jest znajdź coś czy coś, tylko mamy jakieś... Hexa Richard. Heksadecymalne znaki, które... No ciekawe, czy to mogłoby się rozczyprować. To wygląda jak jakieś jelito. Czyli co, kryształy o dużej mocy, które mogłyby być porównywalne do energii jądrowej. Zobaczcie, co się dzieje z tymi partiklami tutaj. Wow! Gdzie kamerka zabrudziła? Ale widzę, że z tym nic nie zrobimy. O. Kolejny skanning. Czyżby kolejne imiona? John. No co, nie rozumiem, będziemy tak skanować każdy kryształ, naprawdę? Abigail. To ja to będę pół godziny robił. Mark. No to też jest, kurwa, no wiecie, są to trochę przesada, moim zdaniem. Żeby to jeszcze szybko szło, to spoko. Race. Już nie ma. Tu jeszcze jest. Adam. Dobra. Adam za ruchami spadam. Pozdrawiamy Adamów. Wow, a to co to jest? To będzie pewnie Kunegunda. Multiple bodies detected. Zobaczcie, co tam się dzieje na dole. To jest jakiś jeden wielki kryształ, który zbiera to wszystko. Tak jakby był jeden wielki organizm, który to próbuje wszystko zaabsorbować. O kurde, blaszka, jestem czaszka. No zobaczcie, normalnie wygląda jak korzeń, który zapłonął jednak. Kawę napiję. Y
Co? Walisty przewód pokarmowy? What the? Zaraz będzie Beatrice? Jak trafię, to dajecie suba. Nie, Carlos, kurwa. Ale by był ja, jakby to jednak była Beatrice. Ale to by było jaja. To była Beatrycze. Był Adam, to musi być i Beatrycze. No to co, jesteśmy w jakimś stworku, tak? No to w takim razie koleś ma owsiki. Bo coś mu się tu rusza. No na pewno już ma glisty. Gabriel G. Myślałem, że to są jakieś takie randomowe imionka, ale to w takim razie to muszą być jakieś osoby, tylko... Czy my teraz członków zespołu odnajdujemy? William F. Dobra, tam jest dół. Ciebie patrzyłem? Nie patrzyłem. 915 metrów w dół. Mario i Luigi. Rozumiem, że to była droga w jedną stronę. Si, one way ticket. Teraz to nie ma odwrotu. Wchodzimy w odbyt. What? Wow. Okej, tylko co teraz? Chyba rozumiem, że... Właśnie nie rozumiem. Tu coś jest, okej. Jakaś plama. Hello. Error. Raport wewnętrzny, wnioski. Po dalszym badaniu dostarczonych materiałów i na polecenie obecnego dyrektora bezpieczeństwa wewnętrznego, RMG otrzymało kontrakt na kontynuację badań jaskiń po bezpośrednim nadzorem doktora usunięto. Aha. To wszystko? Powiem wam szczerze, że się trochę zawiodłem. Jeszcze dziękuję wszystkim panom za ponad 1 milion wyświetleń na TikToku i ich wsparciu. Mój drogi, ja cię nie znalazłem na TikToku. Nawet nie wiedziałem. Ja w ogóle nie mam TikToka. Nie mam TikToka, kurwa. Proszę przewinąć taśmę przed oddaniem jej osobie odpowiedzialnej za archiwizację. No to koniec, moi drodzy. No tak... Ach. No. Nie było to złe. Nie było też idealne. Trochę zmarnowany potencjał, moim zdaniem. Tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, czy ta gra jest warta tyle kasy, w sensie 9 zł. Szczerze? Ja za te 9 zł kupiłbym sobie ze 2 piwka i pewnie nie zdążyłbym ich wypić w te pół godziny, czy tam 35 minut. No nie wiem, czy to jest warte. Nie wiem, czy to jest dobry wniosek, który teraz powiedziałem. Bo nie polecam pić alkoholu ani z tych rzeczy. Ale chodzi mi o to, że no nawet wiecie, za 9 zł to sobie można kawę w maku kupić. Chyba teraz. Dawno nie byłem w maku, Boże. Teraz tę kawę piję w domu z ekspresu, ale no kiedyś za 9 zł byś sobie kupił, no. No nie wiem, za 9 zł można sobie kupić paczkę krakersów, no dwie. Czy trzy nawet teraz. Nie, dwie, no dobra, było 4 zł. To dwie paczki krakersów, no ja jestem akurat zwolennikiem krakersów i chipsów. Ale no nie wiem. Nie wiem, czy jest to warte 9 zł, naprawdę. Nie wiem. Ciekawa historia, trochę zmarnowany potencjał, to jest prędzej taki... Ja bym powiedział, że to jest taki showcase, naprawdę. Showcase tego, co potrafi zrobić twórca.
I jak bardzo zmarnował potencjał tej gry. Być może coś tu jest jeszcze ukryte, być może coś jest wewnątrz tego wszystkiego jeszcze, czego nie widziałem, co ominąłem. Być może, jeżeli tak jest, moi drodzy, to oczywiście dajcie mi znać. Bo z chęcią, jeżeli gra jest bardziej rozbudowana i ma coś jeszcze wewnątrz siebie, no coś tu niby jest. To ja naprawdę z chęcią to powtórzę. I zagram nią jeszcze raz. A teraz pewnie po prostu poleci zwrot, no co ja wam mam powiedzieć. No ile ja w niej mam w tej chwili? Coś tu jest? Coś jest innego jeszcze, okej. Okay. Jest secret. Izolowana torba turystyczna, zawartość nieznana. Wydaje mi się, że to po prostu jakbyśmy polecieli inną trasą. Zobaczcie, że mamy dev 915. Albo grze się pojebało troszkę. A takie mam wrażenie, że jej się pojebało, że zapisała sobie ten dev ostatni. W sensie głębokość, no 915 metrów to było chyba ostatnie. Tak mi się wydaje. Ten dev się chyba popierdził. Ale poczekajcie, bo naprawdę ten dev był chyba inny. To niemożliwe, że ja przelazłem prawie kilometr w dół. To było 600 ileś i potem dopiero 900. 915 to jest albo bug. Poczekajcie, bo normalnie nie daje mi to spokoju. To jest chyba coś pojebane. Poczekajcie sekundkę, bo normalnie... Aż jestem zdziwiony. No, zobaczcie sobie też intro. Intro jest bardziej dopracowane, myślę, od tej gry. O Jezu. Nie mogę. No definitywnie to się pojebało, no. 915 metrów to już było na końcu. No właśnie, 146 metrów. Oj. Twórcy nawet pojebali głębokość, no. Ona się zsumowała i się zapisała. Nie zerowali jej. Nie zerowali jej w ogóle. No moi drodzy, naprawdę, nie wiem co powiedzieć. No 37 minut odcinka, trudno. Taki smaczek, no nie wyszło nawet z tego pół godziny. Takiego pełnego kontentu, naprawdę. Trudno. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Shiro. A my się widzimy w innych produkcjach, no ale ja też jestem od tego, żeby pokazywać wam nawet takie krapy. Trudno. Dycha nie warte, moim zdaniem. Nie warte. Trzymajcie się. I raz jeszcze. Hej, hej.